Niniejszy materiał będzie bardzo osobisty. Otóż dzisiaj pochowałem moją mamę, ale nie zamierzam tutaj wylewać jakichś żali do moich widzów. Po prostu chciałbym Wam opowiedzieć, w jaki sposób, w jaki spirytystyczny sposób przeżywam to wydarzenie. Moja mama już od wielu lat przywykła do mojego sposobu życia i do moich teorii filozoficznych, o których czasami opowiadam. Niestety o spirytyzmie bardzo ciężko było z nią rozmawiać, ponieważ ona po prostu bała się tego tematu. Chociaż dzisiaj wierzę, że po prostu już wie, że miałem rację. Fakt faktem, przez wiele lat próbowałem z nią omówić pewne tematy, ponieważ wiedziałem, że ten moment, który dzisiaj przeżywam, nadejdzie, ale z mamą niestety się nie dało. Na szczęście czasami w takich zwykłych, spokojnych dyskusjach w ciągu dnia, przy herbacie, kawie i tak dalej, ciastku, udawało mi się przemycić niektóre takie treści spirytystyczne, ponieważ wtedy jakoś udało mi się zainteresować mamę tymi tematami. Ale chciałem, powiedzmy tak już pod koniec jej życia, to już nawet z moim rodzeństwem omówiłem ten temat, że pod koniec życia, gdy już mama będzie chora, a wiedzieliśmy, że choruje, będzie trzeba po prostu tak na poważnie porozmawiać z nią o jej stanie zdrowia i wytłumaczyć, do czego to wszystko zmierza. No, moja mama do samego końca miała nadzieję, że będzie żyć jeszcze dłużej, ponieważ to jest taka normalna ludzka reakcja. Natomiast my, stojący z boku, wiedzieliśmy, w jaki sposób w najbliższym czasie skończy się ta historia. W każdym razie, póki moja mama była świadoma, no to nie wiedziała, inaczej nie byłem w stanie z nią porozmawiać, ponieważ ciągle nam coś przeszkadzało. Ale gdy już choroba bardzo ją dopadła i powoli zaczęła, że tak powiem, spokojnie gasnąć, to też, jak się okazało, 4 dni przed jej śmiercią, gdy już straciła przytomność, leżała w domu, usiadłem koło niej, byliśmy sami i po prostu zacząłem do niej mówić tak jak mówi się do osób, które znajdują się w śpiączce. Czyli ona nie reagowała, ale mimo to postanowiłem jej opowiedzieć o tym, jaki jest jej stan zdrowia, o tym, co ją czeka i w jaki sposób będzie wyglądało, według mojej wiedzy, jej przejście na drugą stronę. Przy czym powiedziałem jej, że na pewno przyjdą po nią jej rodzice, ale ja tego nie wiedziałem, bo niby skąd. Po prostu mama kilka tygodni wcześniej opowiedziała mi sen, który miała, w którym zobaczyła jej rodziców w wiejskiej chacie, ponieważ pochodzili ze wsi, ubrani na galowo. Jej rodzice byli ubrani na galowo i czekali, więc dla mnie to był pewnego rodzaju sygnał, że oni po prostu czekają na nią już po drugiej stronie. W każdym razie, gdy już 4 dni przed śmiercią mamy opowiadałem jej o tym, co ją czeka, powiedziałem również, że przyjdą po nią rodzice i żeby poszła z nimi. I w tym momencie poczułem w pokoju duchową obecność. Duchową obecność, po czym przyszła mi do głowy pewna konkretna ciotka, której tutaj nie będę wymieniał. W trakcie rozmowy dodałem, że ta ciotka również przyjdzie po mamę. Przy czym pragnę podkreślić, że nie było najmniejszego powodu, abym o tej ciotce akurat w danym momencie miał wspominać, ponieważ to nie jest osoba, o której na co dzień się rozmawiało. Jak się już później okazało, o czym wcześniej nie wiedziałem, bądź po prostu zapomniałem, ta ciotka była bardzo za życia, była bardzo zżyta z moją mamą. Opowiedziałem mojej mamie, że w razie gdyby trafiła do szpitala, bądź do hospicjum, oczywiście jeszcze wtedy nie wiedziałem, kiedy umrze, to ja od razu posprzątam jej mieszkanie, ponieważ gdyby wróciła do tego mieszkania już jako duch, chciałbym, żeby dla niej było jasne, że na tym świecie nic na nią nie czeka, że jej etap ten życiowy, ten materialny już się skończył. To jest bardzo istotne po to, aby właśnie duchy zmarłych, które nie zdają sobie sprawy ze śmierci, ze swojej śmierci, ze śmierci ciała materialnego, aby po prostu miały taki wyraźny znak, że tutaj już jest koniec. Gdy moja mama zmarła, od razu następnego dnia udałem się do jej mieszkania i tak wizualnie wszystkie jakieś tam obrazki, pamiątki, wszystko spakowałem do pudła. Dzień po naszej rozmowie stan zdrowia mojej mamy bardzo się pogorszył do tego stopnia, że trzeba było ją wywieźć do szpitala i tam w spokoju przez 2 dni zupełnie zgasła. Moja mama została skremowana. Na pogrzebie postanowiłem przemówić do gości, ale bałem się, że emocje uniemożliwią mi odpowiedni dobór słów. Dlatego napisałem sobie pewien tekst,
manifest, można powiedzieć, spirytystyczny, ale w ten sposób, aby po prostu goście katolicy i ksiądz nie przerazili się i nie uciekli. Niestety nie przeczytałem tego tekstu, ponieważ widząc emocje i łzy płynące z oczu żałobników, stwierdziłem, że tego tekstu nikt by po prostu nie zrozumiał, nikt by nie był w stanie się na nim skupić, więc odczytałem inny, który miałem przygotowany dla księdza. Moja mama odeszła, ale znajduje się w lepszym świecie. Od lat uczy się nas na lekcjach katechezy, że życie po śmierci trwa i jest wieczne. Ale te nauki bazują głównie na wierze, czyli na czymś, co wielu ludziom wydaje się abstrakcyjne. A mimo to ta abstrakcyjna wiara jest początkiem przekonania w realność życia pozagrobowego. Nie jeden wątpi lub boi się nieuniknionego spotkania ze światami, które z naszej perspektywy są skrywane za grubą kotarą śmierci. Moja mama należała do właśnie tej grupy osób, które mimo religijności obawiały się przejścia na drugą stronę. Niepotrzebnie. Odeszła spokojnie, w milczeniu, otoczona bliskimi. Jej dusza miała czas, aby przywyknąć do nowej sytuacji, szczególnie, że tam nikt nie jest pozostawiony sam sobie, nikt nie jest samotny. Dopóty nie przekonamy się o tym, dopóki sami nie podążymy tą drogą. Mimo bogatego doświadczenia ludzkości, myśl o śmierci napełnia żyjących strachem. Wielu z nas aż do ostatniej chwili będzie miało wątpliwości, gdyż życie bez ciała wykracza poza materialne i zmysłowe postrzeganie świata. Skoro wiara to za mało, może należy odwołać się do rozumu? Człowiek jest istotą myślącą, analizującą każdy aspekt naszego istnienia, a mimo to nasi przodkowie od zarania dziejów przekazują sobie informacje o duchach i zjawach zmarłych bliskich, ukazujących się na jawie i w snach. Opowiadania ludowe są bogate w tego typu treści. Poglądy o istnieniu życia po śmierci rozwijały się równocześnie we wszystkich kulturach na całym świecie, chociaż kultury te na początku i przez długie lata nie miały ze sobą styczności. Nie mogły się wzajemnie inspirować, a mimo to odnajdujemy w nich wiele wspólnych elementów, choć wyrażanych w różny sposób. Wiara w kontynuację życia duchowego po śmierci ciała materialnego jest dla człowieka tak samo naturalna, jak otaczające nas powietrze jest mądrością ludową. Niestety współczesny nam świat najczęściej stara się nam wmówić, że to, co niematerialne, nie istnieje. Skutecznie opierała się temu pewna osoba uważana za jednego z najmądrzejszych ludzi na Ziemi, Albert Einstein, który mimo swojego zaangażowania w rozwój fizyki, czyli nauki opisującej funkcjonowanie świata materialnego, nigdy nie podważał istnienia Boga i życia po śmierci. Mimo wielkiej mądrości i niesamowitej inteligencji uważał, że nauka i duchowość są dwiema odrębnymi rzeczami wzajemnie się uzupełniającymi. Nie widział powodu, dla których pierwszy z tych elementów miałby przeczyć istnieniu drugiego. Nikt z nas nigdy nie dotknął gwiazd świecących na nocnym niebie, ale wiemy, że te wszystkie kolorowe punkciki nie są lampkami przyklejonymi do niepostrzegalnego sklepienia. Wiemy o tym, ponieważ ludzie tacy jak Einstein zapewnili nas, że te obiekty są gigantycznymi kulami ognia w przestrzeni kosmicznej. Powiedziano nam również, że Ziemia nie znajduje się w centrum wszechświata. Wierzymy w te fakty, choć nikt z nas tu obecnych tego nie widział ani nie dotknął. Ktoś czasami obserwuje niebo przez mały domowy teleskop i podświadomie znajduje potwierdzenie zapewnień astronomów, naukowców. Są też ludzie, którzy twierdzą, że życie po śmierci istnieje. Z braku czasu nie będę ich teraz wymieniał, z wyjątkiem jednego. Człowiek ten żył dawno, ale do dzisiaj, według mnie, jest największym autorytetem moralnym naszego świata. Mówię rzecz jasna o Jezusie. Dlaczego mu nie wierzyć? Przecież on nikogo by nie okłamał. Jego istnienie potwierdzają rzymskie dokumenty urzędowe, więc był autentyczną postacią i jego dokonania również. To on rozmawiał z duchem Eliasza i Mojżesza na górze Tabor. Wypędzał złe duchy i leczył słowem. Te sytuacje, licznie opisywane przez ewangelistów, są dla nas jasną wskazówką, że poza naszym światem materialnym istnieje również jego duchowy odpowiednik. Tak jak astronomowie amatorzy posiadają domowe teleskopy, aby spróbować potwierdzić teorię Kopernika i Galileusza o heliocentryzmie, tak i my,
którzy chcemy wierzyć w życie po śmierci, posiadamy pewne naturalne narzędzie pozwalające potwierdzić autentyczność zapewnień specjalistów o realności życia duchowego. Tym tajemniczym narzędziem jest nasza intuicja. Jeśli tylko będziemy potrafili wsłuchać się w jej głos, intuicja odkryje przed nami fragment gwieździstego nieba, jak teleskop, gdzie każdy migoczący punkcik to jedna duszyczka żyjąca w oddali, ale równocześnie blisko, skoro dostrzegamy jej światło. Mamy będzie nam brakować, ale nikt nie odchodzi na zawsze. Dlatego tęsknię, ale nie rozpaczam. Modlę się i nie przeklinam losu. Śmierć człowieka jest tylko jedną krótką chwilą, iskrą w skali wieczności. Dusza odchodzi i pozostawia na ziemi materialne szczątki niczym stare ubranie, które po zużyciu wyrzucamy. W tej urnie nie ma naszej mamy, bo przecież nie zamknęliśmy w niej jej świadomości. Ona żyje nadal z bliskimi, którzy przed nią zostali uwolnieni od ciężaru egzystowania w gęstej i kruchej materii. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.